W tym odcinku będzie ze mną gotowała Michelle Jargal-Saykhan z Mongolii, którą Polacy kojarzą z serialu Rodzina Zastępcza, w którym zagrała Zosię Kwiatkowską. Przeprowadziła się do Polski mając 3 lata i w wieku 7 lat, nie, 9 lat tak. Zaczęła właśnie grać na planie serialu Rodzina Zastępcza. Michelle, witam Cię bardzo serdecznie. Ja również Ciebie witam serdecznie i Was wszystkich też pozdrawiam. Michelle, powiedz mi, jak to w ogóle się stało, że pojawiłaś się na planie polskiego serialu? To się stało tak, że początkowo, może zacznijmy od tego, że się pojawiłam w Polsce właśnie tak jak powiedziałaś w wieku 3 lat, po czym w wieku 9 lat zadzwoniła do mojej mamy przyjaciółka, która mieszkała wtedy w Warszawie i poinformowała ją o tym, że jest właśnie organizowany casting dla dzieci w moim wieku i stwierdziła, żebym spróbowała, bo i tak mieliśmy jechać do Warszawy, więc na ostatnią chwilę, dzień przed wyjazdem, nauczyłam się najkrótszego wierszyka na pamięć, który znalazłam w podręczniku, no i tak się zaczęła moja przygoda. No i ta przygoda trwała 8 lat. 9. Czy 9 tak. Nawet. Słuchaj, jak udało Ci się pogodzić sprawy szkolne, znaczy naukę w szkole, z planem zdjęciowym, bo to nie jest tylko tak. No tak, to rzeczywiście nie było proste, bo mieliśmy nagrania każdego miesiąca po 2 tygodnie, więc tak naprawdę 50% czasu spędzałam na planie serialu. Mhm. I nadrabiałam zaległości wszystkie ze szkoły po nocach, że tak powiem, więc do tej pory mi to zostało i uczę się w nocy, jestem nocnym Markiem i rodzice mi powiedzieli, że dopóki jak gdyby ze szkołą wszystko będzie grało, to że będę mogła kontynuować swoją Ale przygodę. Ale mówisz, że uczysz się nocami, bo tak. Ty masz taki epizod, coś z medycyną, tak? Taki dosyć sążny epizod, bo to tak. Jedna z głównych, jak gdyby jeden z głównych elementów mojego życia, bo to było zawsze moim marzeniem, odkąd byłam 6-letnim dzieckiem, więc zanim się zaczęła przygoda z aktorstwem, to już tam gdzieś leczyłam swoje pluszowe misie. Aha. I się podjęłam studiów właśnie medycznych. Które no. Nie są proste i dlatego trzeba się uczyć nocami. Tak, tak. Ten nawyk na szczęście. Ale ja mam nadzieję, że też wrócisz do aktorstwa. Ja też mam taką nadzieję, bo powiem Ci szczerze, że w momencie, kiedy rezygnowałam z grania, myślałam, że przyjdzie mi to łatwo. Ale jednak 10 lat na planie, 9 lat, 10 lat i wychowywanie się wśród aktorów i właśnie przed kamerami sprawia, że to zostaje jednak gdzieś tam w sercu i za każdym razem, jak mam okazję gdzieś popracować, to Michelle, ja Ci życzę sukcesu nie tylko w medycynie, ale też życzę Ci tego aktorskiego sukcesu. Dziękuję. Słuchaj, ale dzisiaj jesteśmy tutaj od gotowania i mnie też bardzo interesuje, jaka jest ta mongolska kuchnia. W życiu nie byłam w Mongolii. To nie koniecznie musisz przyjechać. Zapraszam Cię, będę Twoim przewodnikiem i Państwa też wszystkich zapraszam. Od razu ja Ciebie zapraszam do Czech. Dobra. Nie wiem, czy byłaś. Taki deal. Byłam, oczywiście byłam. W Pradze na pewno. W Pradze byłam. W Ostrawie? Nie. To masz trochę bliżej do mnie, więc możesz do Ostrawy podjechać. Dobra. Umawiamy się na kawę. Dobra. Na ulicy Stodolni. Dobrze. I słuchaj, nie właśnie, jaka jest ta kuchnia mongolska? Więc kuchnia mongolska jest w odróżnieniu do innych tradycyjnych potraw azjatyckich bardzo delikatna i można powiedzieć uboga, jeżeli chodzi o składniki, bo głównie korzysta się, głównie polega ona na tym, że my jemy dużo mięsa. I dzisiaj chciałam Wam przygotować moje ulubione danie, które się nazywa Cuiwan w Polsce. I jest to do wyboru. Jagnięcina, baranina, głównie w Mongolii, przez to, że jest jakby najpopularniejsza, ale może być też wołowina. I to jest właśnie mięso smażone z warzywami i z makaronem. Dobrze, a czy makaron w ogóle, czy składnik makaron w kuchni mongolskiej jest takim typowym składnikiem? Często się gotuje makarony? Tak, głównie to jest mięso i produkty mączne. Przez to, że są jak gdyby, jeżeli chodzi o historię i tak dalej, po prostu najbardziej dostępne. Teraz to oczywiście ewoluowało i jest bardzo kolorowo i tak dalej, ale makarony jak najbardziej. I dzisiaj użyjemy? Oczywiście z głównym składnikiem, czyli z makaronem czanieckim, tasiemką. O! I słuchaj, to ja mam też propozycję, tak trochę nietypowo nie czeskie, ale mam propozycję przepisu na muszelki z grzybkami i z łososiem. Gotujemy? Gotujemy. To bierzmy się do roboty. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.
subskrybujcie kanał Czanieckich Makaronów.